Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Świata według Andeca i dzisiaj, moi drodzy, mamy, o proszę bardzo, sąsiedzką bójkę. Ja myślę, że moim sąsiadom bym nakopał, dlatego że wiecznie budzą Andeca w nocy, znaczy wiecznie, no zdarzyło się kilka razy, ale można by im nakopać, prawda? Więc myślę, że penny pizza tutaj się przyda idealnie. I zaś postanowiłem, że dzisiaj, bo oczywiście jest sobota i Andec w sobotę pracuje. No przecież to jest piękne, wczoraj kiedy miał wolne, wszyscy pracowali, kiedy on dzisiaj ma pracę, wszyscy mają wolne. No niestety, takie jest moje życie. Właśnie takie, biednemu zawsze wiatr w plecy, o. I we włosy. Tak, właśnie tak. Ale myślę, że chociaż tą sąsiedzką bójkę może uda mi się zrobić. Natomiast postanowiłem, moi drodzy, że dzisiaj, oprócz tego, że pójdziemy do pracy i zarobimy troszkę pieniążków, bo jesteśmy, znaczy no nie jesteśmy skrajnie biedni, ale też bogactwem nie ociekamy, to postanowiłem, że zrobię sobie taki męski wypad na siłownię. Weźmiemy SN-a, nie DF-a i Wojtka i pójdziemy na siłownię. Ja wiem, że to brzmi komicznie, ale pójdziemy na siłownię, dlatego, że trzeba czasem o formę zadbać, na jesień szczególnie, ale i na wiosnę również. Dokładnie. Czy ty możesz w sumie wstać już? No w sumie mógłbyś, bo energię masz napełnioną. Wstawaj. Wstawaj. I właśnie, pisaliście odnośnie tego ekspresu, że on potrzebuje jakiś młynek, jakąś dodatkową część. I ja, czekajcie, nie wiem, gdzie ja to mogę znaleźć. Ja nie wiem. Czy to jest to? To jest na pewno to. Boże, ale przecież to mi się nie... A mogę jakiś mniej fancy ekspres po prostu mieć i tyle? Czekajcie, ile ten w ogóle ten ekspres kosztuje? 250, okej. Okay. Czy on już ma funkcję wszystkiego? Tak jak ten mój domowy tutaj? O, albo nie, jasne damy, o. Zaraz się przekonamy. Chodź, zapasz kawę sobie na dzień dobry. No w sumie 7 rano to wypadałoby, żeby się obudził i zaparzył. I właśnie, słuchajcie, dużo osób... czekajcie, dam pauzę jeszcze na chwilkę. I zajdziemy sobie w dół pod blok, dlatego że kilka osób pisało, że być może ona, ta listonoszka nawiedzona, zostawia mi też rzeczy pod domem, ale tutaj, słuchajcie, niczego nie ma. Zejdź na dół, no tutaj... No, idźże w dół. Słuchajcie, tutaj niczego jakby nie ma, więc podejrzewam, że to raczej jest trollowanie mnie. Ta listonoszka mnie troluje bezczelnie. O! Pasz kawę, bardzo ładnie. A ja w tym czasie chciałbym podziękować wszystkim moim wspierającym, że jesteście, że wspieracie kanał. Dziękuję, dziękuję. Buzi dla wszystkich wspierających. Ten ekspres wydaje odgłosy identycznie jak mój ekspres. Widzisz, Andec? Nie no, przydałoby ci się trochę pójść na siłownię jednak. Chociaż ja w prywatnym życiu absolutnie nigdy nie pójdę na siłownię. Nie ma takiej możliwości. Ale w Simsach mogę. Mogę się wyrzeźbić i w Simsach mogę być idealny. Dobra, jak to zaparzysz, to w sumie możesz się skorzystać. W sumie weź sobie też prysznic. Czy ty idziesz z kawą, siku? Nie wierzę. Tu wchodzi, tam wychodzi. A Czesiek ma... O, proszę bardzo. Szaleństwo. Szaleństwo na dzielni. Gdzie ty tą kawę włożyłeś? Myjesz łapy, a kawę gdzie... A, na blacie stała. No dobrze. Dobra, to wypij tą kawę. Ona troszkę głodu ci zaspokoi. Może być też trochę papusia wytyrtolił, który się zbagował właśnie w radiu. Czekajcie. No ale co ci nie pasuje? No weź. Co ci nie pasuje? No właśnie. Tak, wiecie co, pomyślałem teraz, że może to radio damy sobie tutaj na szafeczkę. Tylko... O! I zmienimy mu kolor. Nie ma jakiegoś ładnego ciemnego, czarnego. No to niech będzie takie. I się przynajmniej papkuś nie będzie blokował. Ta kawa to powinna być w ogóle tutaj na stoliku. O, rumba jedzie. Bardzo dobrze. Już wykąpany, to wiesz co, weź tą kawę dopij. A nie, już wypiłeś, sprzątnij. I myślę, że możesz sobie wyrzucić zepsute jedzenie.
No wyrzuć, no. Bierz. O Boże, jakieś zgniłe talerze. Aha, i tego do zmywarki już nie włożył, bo jeden kubek się, słuchajcie, pierze, to już ja nie wiem. Andec, i weź resztkę. Bo ty do pracy pójdziesz na godzinę... A, spoko, na 10:00 to jeszcze... czy to jest tort hamburgerowy? Chyba tak. W ogóle też ktoś tam w komentarzach pisał, że jeżeli ja kliknę mu, żeby pracował w domu, w sensie ten znaczek, no to on będzie miał w domu zadanie. Ja o tym wiem, oczywiście, że tak, tylko ja wolę, żeby on polazł do tego biurowca. Nie, ja wolę, żeby on polazł, słuchajcie. Ewentualnie... Nie możemy tego już tego cofnąć teraz, żeby jednak został w domu, bo tak się namyśliłem chyba. Namyśliłem się, żeby jednak został w domu i pracował w domu może? To może spróbujemy to kolejnego dnia, a on ma do pracy w poniedziałek, no to może dzisiaj się jeszcze uda. Dobra, jedz. No sprzątnij to. Dlaczego ty nie masz automatycznego gestu sprzątania talerza, czegokolwiek? Andec, ja zawsze po sobie sprzątam. Proszę to zrobić. No. I do pracy. Idź do pracy. A czy z okazji tego, że jest sobota, to ty będziesz pracował dzisiaj krócej na przykład? Czy nie, do 17? Oczywiście, że nie. Bo po co? Dobra, polazł. Czekajcie, zobaczymy. Czemu on jest smutny? Pracuj ciężko. Czemu jesteś smutny? No po... przecież dopiero... A ten co? A ta znowu z tą skrzynką. Weź mi precz, wyjdź! Czesiek, czy wy to widzicie? Ale on nie śpi. Znaczy, teoretycznie śpi. Aha! Kręcisz jakieś precle na drodze? Mamy awans, tyryryry. Czego ty nie pochwalisz, twoi czytelnicy nie zjedzą. To i wiecie co, ja bym wolał być krytykiem kulinarnym. Tak, tak, tak. I wtedy będziemy mieć, zobaczcie, weekend, będzie pięknie tutaj. Muszę poziom gotowania osiągnąć, świetnie. Gdzie ty jesteś? Chodź. Chodź w takim razie i oglądaj kanał kulinarny. Czy możesz go... Czy ja mogę go jakoś... O Jezus, nie wierzę. Czekajcie. Czy będzie... Ja nie potrafię w te kody nigdy. Testing. Czy to tak działa? No zbugował się, Czesław! Zawołaj go. I słuchajcie, nie wierzę w to. Jak ja mam go... Ja nie umiem tych kodów. Czy to jest BB testing, czy it's true? Nie. Ja nie umiem w kody. Czy to coś pomoże? Czekajcie, a może spróbujmy zrobić tak. Wejdźmy do... Oho, i wyjdźmy. Bagujesz się? Nie. A na mapę jak wejdę? No dobra, zobaczymy. Słuchajcie, jestem... Też nie? Trudno, będziesz się kręcił. Kręć się, jakżeś jest matą, to się kręć. A tutaj się Andet uczy, słuchajcie, kulinariów. Mamy drugi poziom, więc nie jest tak tragicznie, ale wiecie. I co jeszcze tam muszę zrobić? Czekajcie. Ocenienie jedzenia lub napoju, bądź pisanie felietonów. Okej. Okay. I tu jeszcze było... Macie awansował i teraz będzie pracować jako wielbiciel chińszczyzny. O! Macie będzie teraz zarabiać dodatkowe 15 na godzinę, otrzymując w sumie 49. Otrzymuje również bonusy. Tabliczka ścienna, ogniem i sztućcem, interakcja... Oceń jedzenie i napój. Dobra. Nigdy nie byłem krytykiem, więc fajnie to się zapowiada na razie, słuchajcie. O, Ulka! Talentów? Nie to... Chodź, pójdziemy się trochę zbłaźnić. W sumie nie wypada mi odmówić Ulce. Jeszcze weźmiemy, słuchajcie, nie wiem, może weźmy, słuchajcie, wszystkich.
Nie ma Wojtka. Wojtek chyba jest w pracy. Ale faktycznie, błaźnienie się z Ulką to jest poziom hard. Także polecam serdecznie. Dobra. Jesteśmy... O! A co on tam robi? Przecież to miał być wieczór talentów w klubie. Ej, ja chciałem śpiewać! Ulka, gdzie ty mnie wyciągnęłaś? No, przepraszam bardzo. Dzieci na dół. No dobra, czy tutaj gdzieś jest wieczór talentów jakiś? Nie ma. To podróżujemy. Obiecane mi było wieczór talentów. I co? I lipa. Tu. Bar karaoke. O, jeszcze Wojtka weźmiemy. I Ulkę, proszę bardzo. Ja się miałem błaźnić. A nie zostało mi to zaproponowane w domu. Nawet nie wiem, u kogo byliśmy, słuchajcie. Ja tych mieszkań jeszcze nie rozpoznaję. Nie jestem u nich tak częstym gościem. Nie zapraszają mnie bezczelnie. O. Tak, chodźcie, chodźcie. Ja chcę tu śpiewać w duecie. Country. Z Ulką. Skoro mnie namówiła, to ja chcę śpiewać w duecie. Proszę bardzo, proszę bardzo, Lutyni. Proszę pokazać, jaka jesteś piękna śpiewarka. O, idzie. W prawo nugget, w lewo tortilla. W prawo nugget. Uwaga. W sumie sobota wieczór. Idealnie. No, jesteśmy na tym samym poziomie. Na 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 na. Ja chcę mieć z każdym duet. Ja chcę prześpiewać każdą piosenkę z każdym. Ula, nie włożyć w takt. Ty też. Oho, Wojtek takie świry odstawia. To jutro pójdziemy na siłownię, w niedzielę pójdziemy, słuchajcie. Niedziela jest dobrym dniem, żeby się siłować. Mekukenoi. O Boże. Juhu, dobra, no to dalej, ja chcę z kimś jeszcze. No, dajcie mi śpiew... O, śpiewaj w duecie, country. To teraz po kolei, z Wojtkiem. Aha, z nim nie mogę, no doskonale. To Młotka. Młocia, chodź. Młotek, no halo! Co te Simsy wyprawiają? Czekajcie, jeszcze raz. Gadamy o płycie. Myślałem, że będziemy gadać o jedzeniu. Nie! No zostaw to! Ty, Anio! Nie! Ja miałem wynocha. O! Duecik. No. No. Czy to będzie pierwszy poziom śpiewania u mnie w ogóle? W sensie zaliczony? Czekajcie. Tak. Ale jest bardzo dobry wieczór karaoke. Uważam, że to jest świetna impreza na sobotni wieczór. Utwory popowe w duecie z innymi Simami. O! Bardzo dobrze. To ja bym poszedł siku jeszcze najpierw, bo zaraz się zleje pewnie. Tak, to jest męska. Skorzystaj. Skorzystaj i... Dep, do łazienki. Do undead. No i już drboćka jak baba na pierogu. Ciekawe, co mi ten kibel zrobi. Wiecie, że on jest nieprzewidywalny. A czemu do końca, że się nie załatwił? Skorzystaj. Normalny jest? Kto tu? No ja przepraszam bardzo, to jest mój wieczór. Oglądaj karaoke. Nie.
Chodź tu. Chodź tu i będziemy czekać na naszą kolej. Nie umiesz, my lepiej tu. My najsuper w karaoke. O, Esen do mnie idzie. Skończysz już? Dziękuję. No kurde, no się wtrążyła następna. Wynocha. No i Agnes, ale ja też chcę. Aga ze mną, halo, Agusia. No, czemu nie mogę? O, śpiewaj w duecie, pop. Kto jest w kolejności? Młotka. Czy Młotka ma ochotę ze mną po singing? Nie, Młotka nie ma ochoty ze mną singing. Myślałem, że zrobię push me in touch me, coś tam, ale nie. Nie wierzę w Magdę! Madzia, wiesz co? Ja rozumiem, że jest wersja druga. Ja rozumiem, że ty chodzisz szybko spać, ale... No naprawdę, żeby w klubie się rozkładać, Magda! Toż tu... O, już cię obudziłem, to chodź. Proszę, gdzie ty jesteś? Proszę ze mną śpiewać. Idzie. Wyjdź z tymi sławkami. Nawet się nie wasz. My tu mamy karaoke. No... Halo! Dlaczego... Co wy... Co tu... Pop... No dlaczego nie mogę z nikim z moich śpiewać? O co wam chodzi? I patrzcie, kahamuwa. A country? Te... No... Dlaczego? Aha, oni sobie wszyscy... Ale wy jesteście bezczelni... No wiecie co? Chodź, Feng. Zaśpiewam z tobą. O! Nie Def jako jedyny został. Nie Defik, chodź zaśpiewasz ze mną. Czemu ja ciebie tutaj nie mam? W tej liście? Nie Def. Idzie Feng. To chociaż tyle. A miałem taki sprytny plan, że z każdym sobie pośpiewam. To nie. Po co? No czy... Co tu? No ja was przepraszam bardzo. Proszę się ogarnąć. Możesz zaśpiewać tą Feng? Dziękuję. No, ale czemu country? Ja chciałem pop. Upala Gorf, Upala Zembi, Upala Tway, Even Winston. Na 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 na. No, chodźcie, ja czuję, że to jest mój klimat, to jest mój style. O, Magda. Aha, do klubu nocnego. Przecież to do spania. Nie, do spania. A nie, ty już poszedł sobie? Też poszedł. No, patrzcie, no wszyscy sobie... Ja chcę kolejny wieczór karaoke w przyszłym weekend, albo w tygodniu. Do domu, Andec. Może się Czesiek odbagował. Może przyszła mu jego mankolia... No. W głowie. Wziął się, zakręcił bezczelnie. Chociaż mój też ma takie, czasem jest taki error mu się pojawia, wiecie, w mózgu. Już się ogarnąłeś, kocie? Ogarnąłeś się. No bardzo dobrze. O, przyjazne. Pogłaszcz. Przyjazne. Daj przysmak. Gdzie on jest? Wyłaź z tej kanapy. Papuś, chodź do mnie. No. Pochwal. Pocałuj. Przytul. I myślę, że możesz też sobie coś zeżreć. W sumie to byś mógł ugotować. Gotuj. Jajecznica z bekonem. Nic innego mi do głowy nie... Jest w ogóle niedziela w nocy, to będziesz gotował. Pięknie. No baw się z papusiem. O. To jest nasze kochane kocio. Jak wy się lubicie? No na maksa, zobaczcie. Bardzo dobrze. Bardzo pięknie. Masz sok w lodówce. No i za co są mi przed twarzą? Wiesz co? Jesteś bezczelny. A co z tą kawą? Ona się już zepsuła, to trzeba to opróżnić. W ogóle jest lato, więc... wyłącz ten termostat na razie. Jak będzie gorąco, to...
Boże, ten palnik tam wjechał w te jajka. I żeś solniczkę wcisnął do wiesz co? Boże, Boże, Boże. No i nie pobiję się z nikim. Bo nie było Penny Pizza, która tam hałasuje wiecznie. Nic nie poradzę, panie Andecu. Aha, czyli on najpierw zje, dopiero potem posprząta. Chociaż nie, poczekajcie. Aha, wyłączy to. No to jeszcze opróżnij to. O, no i możesz jeść. I bardzo ładnie. To jak zjesz... O Jezus, nie, nie, nie. Ja to już wsadzę. Czemu nie mogę... Czesiu. Myszko moja. No wiesz co? Może to... Czemu nie mogę tego przeciągnąć? Bo Czesiek to je? O! Rumba jedzie. Bardzo dobrze. O. Już pojedzone? W ogóle, czy to jest... Jezu, jaki to jest syf. Jezus, jak on długo to jajecznicę wcina. Aha, okej, okay, czyli posprząta podłogę w innym miejscu i jest z siebie zadowolony. Dobrze, proszę bardzo, do spania. Do spania, bo jutro siłownia. O, jestem ciekawy, czy kogoś zobaczy... Czy tam szedł Wojtek? Chyba tak. Nie wiem, co on robi Nie, to była trzecia chyba? Czy czwarta? I mamy lato! Już tak oficjalnie lato! Dlaczego ty wstajesz wiecznie o godzinie 7? Śpi! Przecież jest spokojny dzień. Nic nie musisz robić. Pchli targ. O! A to co? Do klubu Renega... Nie, 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 zostaw mnie, nie chcę żadnych klubów tu. Jest niedziela, chcę się wyspać wreszcie. Do 12:35, właśnie tak. Dobra, skorzystaj, weź sobie szybki prysznic i pójdziemy na tą siłkę. Teraz... teraz żeś wylazła pizza jedna? Już myślałem, że kosz zapcha, no. Teraz wylazła, teraz kiedy ja już nie potrzebuję jej. Co tu się... No okej. Okay. Dobra. Bierz telefon. I... czekajcie. Ale nie, no bo to będzie podróż jakaś taka... Idziemy. Idziemy na siłkę. Tak po prostu. Siłownia. Weźmiemy tak. Niedefa, Esena i Wojtka. Wszyscy, dobrze. To jest męska, niedzielna siłownia. Ja nie potrafię podnosić ciężarów, ale słuchajcie, dam radę. Jak się rozkręcę zaraz. Tylko niech mi dadzą te hantle. Niech mi je dadzą. O, dzień dobry. To ja może tutaj. Ćwiczmy razem. Kto tu jest? U, trenerka. A pani mogę... Czy ty nie jesteś tą wampirzycą czasem? O, ten już tu. Nie, de, wpatrzcie jak ciśnie. Wojtek, a ty? O, SM, proszę bardzo, też na bieżnie po las. A ty co? No to jest typowy Wojtek. Pewnie za chwilę telefon wyciągnie i będzie patrzył na Instagrama. Na bank tak będzie. O, nie, pompka. Dobra, robi pompkę, robi pompkę. Ćwiczmy, ćwiczmy, zobaczcie. Nie ma tu nikogo znajomego? Kim jesteś? O, to ten z wyspy. Przypłynął... O Jezu, jaki on ma tatuaż na girze! Ty nawet nie wiedziałem, że ma taki tatuaż ma. Okej. Okay. A jest tu może jakiś bar, żeby coś zjeść? Dlaczego nie ma? Przecież po dobrym ćwiczeniu trzeba uzupełnić płyny i cukry. Dobra, czy Benson mi już spadł? To chodź na... teraz bieżnia, chodź. O. Nie, Dev, tu patrzcie, jak on ciśnie. A Esen oczywiście tylko na bieżni.
A nie? Dobra, jedzie pompki. Mogą być pompki. Bardzo dobrze. A czy ja ten punkt do pracy już zrobiłem? Tego gotowania? Oczywiście, że nie. Dobra, mamy drugi poziom sprawności fizycznej. Złaź tej bieżni. Ten tam pompki też. No i myślę, że możesz do domu iść. I spróbujesz trochę sobie... Co ty się ubra... No jest przecież lato. No to się przecież musiałem ubrać jak Miss Mokrego Podkoszulka Madame du Paris. Ach... No dobrze, dzień dobry. Ja bym chciał, żebyś ty obejrzał sobie program kulinarny. O, bo tam chyba już ci niewiele zostało. Tak mi się wydaje. Końcóweczka jest, więc idealnie. Taka starsza pani gotująca. One zawsze mi takiego smaku w telewizji robią, że to jest po prostu głowa mała. O, papuś biegnie. Naucz się, błagam, naucz się gotować i będzie dobrze. No, a jutro będą rachunki. Ale te rachunki będą już w kolejnym odcinku. Dobra, mamy trzeci poziom gotowania. I musimy ocenić jedzenie lub napoju, bądź pisanie fel... To chodź, napiszemy felieton. Jeszcze. Napisz... Felieton. Zumba jedzie. Czy ten felieton wystarczy? Naprawdę? Łe, to easy. Dobra, to ty sobie weź resztki, proszę bardzo, smacznego. A my się będziemy żegnać, moi drodzy. Także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. W kolejnym odcinku, co będziemy robić w kolejnym odcinku? Pójdziemy do pracy jako nowe stanowisko już. Myślę, że też pójdziemy sobie oceniać to jedzonko. Które, czy tam jakieś napoje, które będziemy dostawać w barach, w knajpach, w restauracjach. No i pewnie spotkamy się z ekipą jak zawsze. Także życie Andeca jak co dzień. Co ty chcesz kupować? Ty sobie nowego iPhone'a musisz kupić, mój drogi. No, także co? Lowki, kiski, besoski. Was buziakuję bardzo mocno i bardzo serdecznie. I słyszymy się w kolejnym odcinku już niebawem. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa!